Orędzie z dnia, 13 kwietnia 1990. Jeśli nadchodzi jakaś przeszkoda, pamiętaj, że dopuściłem ją dla mojej chwały. Postępuj z moim dziełem delikatnie. Mówię to do każdego z tych, których wybrałem, aby rozpowszechniali moje ziarna. Ci, którzy mnie zawiodą, zostaną zastąpieni. Bądźcie przebiegli jak węże, lecz nieskazitelni jak gołębie. Nie lękajcie się nikogo, zważajcie na niebezpieczeństwa. Zawierzajcie sobie wzajemnie, dzielcie się wszystkim ze sobą. Trwajcie wszyscy w mojej miłości. Pamiętajcie, że to nie wy mnie szukaliście, lecz że to ja was wybrałem i że to ja was ukształtowałem, przemieniłem i uczyniłem gorliwymi. Dałem zadanie każdemu z was, abyście przynieśli owoc. To ja obarczyłem was tą pracą. Kocham was i poprowadzę was aż do końca. Wytrwajcie aż do końca. Nie śpijcie, gdyż to pozwoliłoby szatanowi zapuścić w was korzenie. Czuwajcie. Wypoczywajcie wtedy, kiedy musicie, lecz nie lekceważcie mojego dzieła. Czyńcie wszystko, co potraficie, a ja dokonam reszty. Ja jestem bramą i nikt nie może wejść do mojego królestwa inaczej, jak tylko przeze mnie. Orędzie z dnia, 5, 29 sierpnia 1990. Słuchajcie uważnie. Głosicie naukę przeciw zabójstwu, a tymczasem zabijacie mojego ducha. Chełpicie się prawem, a jesteście mu nieposłuszni, bo nie zrozumieliście tajemnicy mojej ukrytej manny. Nie, wy nie zrozumieliście moich cudownych pokarmów ani tajemnicy mojego przemienienia. Obiecałem wam zachować was przy życiu aż do końca czasów dzięki mojej niebieskiej mannie. Powiedziałem mojemu kościołowi w Pergamonie, zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje. Z Apokalipsy 2,17, myślnik z Apokalipsy 2,17. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto nawias je po nawiasie otrzymuje. Myślnik. Orędzie z dnia, 20 sierpnia 1991. Moja córko, kochaj mnie, a ja będę nadal wylewał na ciebie bogactwa mojego najświętszego serca, całą tę obfitość, która została zachowana dla waszego czasu. Niegdyś powiedziałem, że na końcu czasów wypełnię przez moje najświętsze serce dzieła, jakich nie było nigdy przedtem, dzieła, które was zachwycą, aby ukazać wam olśniewającą chwałę mojego najświętszego serca. Obiecałem, że ukażę całkowicie i w pełni moje najświętsze serce, aby przyciągnąć serca, bo moje słowa są słodsze niż miód. Wszystko wypełni się w swoim czasie, zaufaj mi. Nie pozwól nikomu cię zwodzić. Moje dziecko, mój dar przeszedł już przez próby. Błogosławię cię. Mądrość będzie nadal dokonywać z tobą swoich dobrych dzieł. Orędzie z dnia, 3 marca 1992. Moje tajemne zamiary są teraz ujawnione w waszych czasach uśpienia. W tym końcu czasów na nowo dokonuje się objawienie mego najświętszego serca, aby obudzić wasze serca i sprawić, że wszyscy żarliwie powrócicie do jego kultu. Nie powinniście zatem przedwcześnie osądzać. Kochajcie mnie i błogosławcie. Jestem zawsze z wami i będę nadal objawiał bogactwa mego najświętszego serca w każdym z was. Orędzie z dnia, 12 kwietnia 1995. Traktowałem was tak czule, jak ojciec traktuje swe dzieci. Ujawniłem waszym sercom niewyczerpany skarb, który był ukryty przez pokolenia, a został zachowany dla waszego czasu. Tego czasu, w którym z powodu oziębłości świata wzgardzi się poznaniem i wiarą. Mój skarb został zachowany na koniec czasów, w których obecnie żyjecie, w którym nad Boga ludzie przedkładają własną przyjemność, oddając się raczej wszelkiemu złu niż dobru. Z mego najświętszego serca wylewam na was mój niewyczerpany skarb, jak strumienie wodospadów w górach i dolinach, aby uczynić was silnymi w miłości i gotowymi dla mojego królestwa. Orędzie z dnia, 19 stycznia 1995. Ja sam także zstąpię na tę pustynię, aby ożywić umarłych. Pouczenie i mądrość zostaną im udzielone darmo.
Przyjdziemy z naszymi sercami w naszych dłoniach, aby im je ofiarować. I jak dwie lampy, jedna obok drugiej, zabłyśniemy nad nimi. Nie będę zwlekał z wypełnieniem mojego planu i czas miłosierdzia zostanie im wszystkim udzielony. Dlatego właśnie w tym końcu czasów wzbudzę uczniów, aby odbudowali to, co teraz leży w ruinach. Wyślę ich, aby dawali świadectwo w moje imię. Wyślę ich tam, gdzie krzewy wydają owoce, które nigdy nie dojrzewają, i tam, gdzie droga prawdziwej wiedzy jest lekceważona. Moi drodzy są wysyłani do wnętrza ziemi, tam gdzie grzech zwinięty jest jak wąż w swoim gnieździe, by wyrwać i wykorzenić zło. Wyślę ich, aby wykorzenili ogromny plan bestii. W ich szczególnej misji udzielę im mocy, a ich działania powiodą się. Dzięki mojemu świętemu duchowi oprą się przerażającym demonom. Odważnie i wytrwale nie zwrócą żadnej uwagi na kamienowanie, jakiemu będą poddani. Mój święty duch stanie się ich przewodnikiem i towarzyszem, prowadząc ich roztropnie w ich przedsięwzięciach. Wypełnię bez zwłoki moją obietnicę i wyślę mego świętego ducha z nieba, aby działał z nimi i pouczył ich o wszystkim, co im dałem. Otworzę im usta i napełnię je moim słowem, a język ich stanie się jak miecz. Będę pilnie strzegł ich, moich drogich, przed moimi wrogami, prześladowcami tych dni. Ocalę ich od zasadzek zastawionych na nich i od kamienia przynoszącego zgubę, który jest w nich wymierzony. Nie, mojej tak potężnej ręce nie zabraknie sposobów, aby ich ocalić. Postąpię wyrozumiale z tym pokoleniem, pomimo jego nieprawości. Maryja w szczególny sposób opiekuje się swoimi dziećmi w tych czasach. Orędzie z dnia, 3 kwietnia 1996. Pójdźcie, niech wasze myśli skierują się teraz ku rzeczom niebieskim, abyście byli zdolni pojąć to, co mądrość przed wami ukrywa. W tym celu musicie porzucić siebie i okazać skruchę. Tajemnica, która była przed wami ukryta od pokoleń, ma właśnie być wam ujawniona. Wasza nadzieja jest w zasięgu ręki. Czy nie zauważyliście, jak w tym okresie końca czasów królowa pokoju zstępuje na ziemię, otoczona aniołami? Czy nie zauważyliście, jak jej niepokalane serce ogłasza wam wszystkim moje słowo i przygotowuje moje królestwo? Czy nie zauważyliście, jak serce waszej błogosławionej matki wychowuje swe dzieci i formuje je w bliskości swego serca, aby każde było przygotowane na przyjęcie mojego królestwa? Czy nie zauważyliście, jak ona, czerpiąc ze swego skarbca, doskonali was w swym sercu dla mnie? O, pokolenie! Jakże twoje serce mogło wejść na bardzo zwodniczą drogę odrzucania jej wstawiennictwa? Czy nie czytaliście, Pan Bóg da mu tron jego praojca, Dawida? To królowa niebios i ziemi jest moim tronem. Ona jest tronem waszego króla, który stał się ciałem w rodzie Dawida. Pan, wasz Bóg, będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Dzisiejszymi Jakubami są jej dzieci, apostołowie końca czasów i wielcy święci, którzy przez serce mojej matki są podnoszeni i formowani, by być jednym sercem z nami teraz i na zawsze, bo moje królestwo w ich sercach nie będzie miało końca. Bądźcie jedno. Myślnik, myślnik. Koniec czasów. Jeśli powyższy wybór orędzi z przekazywanych ludzkości przez Pana Jezusa za pośrednictwem was Suli Rydden trafił do twojego serca, nie czekaj nieprzygotowany na